Tę audycję chcemy poświęcić Annie Jantar, piosenkarce, której zasłużona kariera przerwana została gwałtownie i nieoczekiwanie, a także człowiekowi, który pochłonięty pracą zawodową swe życie prywatne dopiero układał, budował. Jakże łatwo w takim momencie o banał, o utarte zwroty służące nam na co dzień do wyrażania żalu czy smutku. A przecież Ania była osobą pogodną, szukającą jasnych stron życia w każdym jego momencie, w każdej sytuacji. Porozmawiajmy spokojnie i posłuchajmy ludzi, którzy pracując z Anią na co dzień, zachowali w pamięci obraz Anny Jantar jako artysty estrady i jako człowieka. Mówi autor śpiewanych przez nią tekstów, świadek jej pierwszych kroków na estradzie, Lech Konopiński. Po raz pierwszy zobaczyłem Anię chyba w 68 roku w klubie Nurt. W tym samym klubie, który wychował na piosenkarki Urszulę Sipińską i obie siostry Sośnickie. Ania, skończywszy średnią szkołę muzyczną, rozpoczynała skromnie, jako pianistka. Jej uroda i znakomity słuch, a także wyjątkowo miły, ciepły, trochę smutny głos zwróciły uwagę kierownictwa Nurtu już w 68 roku. 17-letnia debiutantka stanęła na krakowskiej estradzie jako reprezentantka środowiska poznańskiego na 5. Festiwalu Piosenek i Piosenkarzy Studenckich. Festiwal wygrała wtedy Maryla Rodowicz, ale i Ani przypadło w udziale jakieś wyróżnienie. Rok później z grupą Polne Kwiaty wyjeżdża Ania do Świnoujścia na studencką famę i zdobywa nagrodę za interpretację. Młodą, nieźle zapowiadającą się piosenkarkę zauważa szybko poszukujący solistki do zespołu Waganci Jarek Kukulski. Pamiętam, jak Jarek przeprowadził po raz pierwszy skromniutko, a przy tym naprawdę śliczną dziewczynę i powiedział: to będzie nasza solistka. Spojrzałem z lekkim powątpiewaniem, więc Jarek szybko dodał: zobaczysz, że za 5 lat będzie to gwiazda pierwszej wielkości. Występ Wagantów, wspomaganych na festiwalu opolskim przez Ptaszyna Wróblewskiego, przeszedł bez echa. Jednakże Ania nie rezygnowała. Pamiętam, że odwiedziła mnie kiedyś z Jarkiem na krótko przed północą. Dodam, że było to już po ślubie, na którym osobiście, jedyny raz zresztą w życiu, byłem świadkiem. Mamy pierwszy przebój, powiedział Jarek. Pisz szybko słowa, bo zaraz wyjeżdżamy na trasę. Piosenka Co ja w tobie widziałam rzeczywiście stała się przebojem, wygrywając wszystkie możliwe konkursy i plebiscyty. Być może wtedy zwrócono już na Anię uwagę, chociaż następne lata były trudne. Mówi o tym tytuł pierwszego naprawdę wielkiego przeboju Ani. Najtrudniejszy pierwszy krok. Tekst napisaliśmy wspólnie z Włodkiem Ścisłowskim. Piosenkę przyjęto na festiwal do Opola. Po występie Ani ogromny aplauz, ale sędziowie pokazują zaledwie trójeczki. Wyłamał się jury tylko Lucjan Kydryński, który typował piosenkę na przebój. I nie omylił się. W 75 roku wśród śpiewających pań Ania Jantar uzyskuje absolutny prymat. Zostaje piosenkarką roku, a jej płyta Najtrudniejszy pierwszy krok uzyskuje rekordowy 150-tysięczny nakład. Jest więc pierwsza złota płyta. Ten pierwszy krok jest istotnie zawsze trudny. Tym trudniej go postawić, im bardziej artysta zdaje sobie sprawę z drogi, jaką ma jeszcze do przebycia, z pracy, która konieczna jest do osiągnięcia zamierzonych celów. Mówi Mariusz Jeliński. Znałem ją bardzo długo, od jej początków kariery zawodowej. Poznałem jeszcze jako Annę Schmetterling. Słyszałem jej pierwsze nagrania. Spotykaliśmy się potem właściwie i na festiwalach i pamiętam jej olbrzymią radość w Opolu, kiedy piosenka Tyle słońca w całym mieście zdobyła nagrodę. Pamiętam zresztą chyba jakieś pół roku czy rok później, kiedy Anka mówiła, że no nagrodę to zdobyła, a to nie tak zaśpiewała, jak można byłoby zaśpiewać. I to chyba cecha charakterystyczna dla tych wszystkich ludzi, którzy mają krytyczny stosunek do swojej pracy i którzy mają szansę i mają możliwość osiągnięcia sukcesu. Do spraw zawodowych jeszcze wrócimy. Ale dla wielu spośród nas Ania była po prostu koleżanką, człowiekiem. Jerzy Chrzanowski, impresario. Nigdy nie dała mi odczuć tego, że ona jest wielką gwiazdą, a ja jestem jej menażerem, który właściwie powinien spełniać wszystkie zachcianki gwiazdy. Ona nigdy nie była gwiazdą w życiu prywatnym czy w życiu zawodowym. Po prostu była zawsze bardzo równa, bardzo fajna. W bardzo przyjacielski sposób odnosiła się do wszystkich ludzi, którzy z nią współpracowali i nie tylko. Jej stosunek do ludzi, z którymi się stykała, do widzów,
do słuchaczy, do jej wielbicieli, był zawsze taki bardzo serdeczny, bardzo, bardzo sympatyczny. Po każdym koncercie zjawiało się mnóstwo ludzi w garderobie, którzy przynosili Ani kwiaty, przychodzili z płytami, prosząc o autografy, prosząc o podpisy i na wszystkie pytania, które ludzie jej zadawali, z uśmiechem i z serdecznością odpowiadała zawsze. I czasami trwało to po 2-3 godziny, takie spotkania już po koncercie. Ja czasami musiałem wkraczać w akcję, bo się robiła godzina 11-12 w nocy i musiałem po prostu wszystkich delikatnie przepraszać. Bogdan Olewicz, autor tekstów. Potrafiła o godzinie 1 w nocy powyciągać jakichś swoich znajomych nas z łóżek, zaprosić do siebie i tam siedzieliśmy do rana. I dopiero kiedy rozchodziliśmy się, okazywało się, że ona wiedziała lepiej, czego nam w danej chwili brakuje. Właśnie takiej serdecznej rozmowy, opowiadania sobie najprzeróżniejszych, śmiesznych rzeczy, aż sen nas rzeczywiście zmorzył. Podnosiło to w nas w jakiś sposób ogromnie na duchu, zbliżało nas wszystkich do siebie razem. Czasami wydawało się, że jako osoba prywatna ma swoje małe, bardzo przyziemne kłopoty, z którymi sobie nie może poradzić, że się czasami może czuła, pomimo tej olbrzymiej popularności, troszeczkę samotna i taka chyba właśnie w pamięci Anka zostaje. Witold Orzechowski, reżyser. Ania pierwsze nie miała w sobie nic gwiazdy, może dlatego, że była prawdziwą gwiazdą, a to ujemne znaczenie tego słowa to może polegać na tym, na jakimś powiedzmy rozkapryszeniu, czy na jakichś trudnościach, jakimś przewróconym w głowie. Otóż Ania nie miała takich cech. Zawsze była osobą niesłychanie jakąś pogodną, skromną i właściwie głównie interesowało ją w pracy to, aby osiągnąć jakąś doskonałość. I to wyróżniałbym bardzo jako cechę dość wyjątkową wśród naszych piosenkarzy, którym może po prostu za łatwo przychodzą sukcesy. Jej sukcesy były wypracowane wieloma próbami i dużą i ciężką pracą. Ania była osobą zupełnie pozbawioną zawiści, na przykład nie konkurowała ze swoimi koleżankami, jak to się często zdarza słyszeć. Na przykład uwielbiała Halinę Frąckowiek. Kiedyś jechaliśmy taksówką i przez radio w taksówce śpiewała Halina Frąckowiek i ona z szczerym zachwytem słuchała tego i powiedziała, no przecież ja nigdy nie potrafiłem tak zaśpiewać, posłuchaj, jak ona czuje swing, bo to jakaś piosenka swingowa. I wydaje mi się, że lubiła i szanowała to, jeżeli ktoś coś dobrze potrafił zrobić. To mi się wydaje, wyróżniało ją spośród jej koleżanek. Halina Frąckowiak. Znałyśmy się oczywiście bardzo długo, bo jeszcze z czasów poznańskich, jako że obie byłyśmy z Poznania. Początkowo ta przyjaźń polegała na tym, że po prostu były spotkania od czasu do czasu. Na przestrzeni ostatnich 2-3 lat ona się szalenie zawęziła. Nie polegało to na tym, że dlatego, że z Poznania. Ania, strasznie trudno mi mówić o tym była. W ogóle trudno mówić o uczuciach. Uczuciach się mówi najtrudniej. Ja w ogóle mam taki stosunek do śmierci tak negatywny, że po prostu jej nie akceptuję. Zresztą słynne jest, że śmierć nie dotyczy w żadnym momencie nas, ponieważ kiedy jesteśmy my, nie ma śmierci, kiedy jest śmierć, nie ma już nas. A ja się z nią po prostu generalnie nie zgadzam. Mam jakiś taki błąd, śmieszny może, ale mam go. Ani śmierć jest drugą śmiercią w moim życiu, taką bardzo osobistą, a pierwszą mojej najbliższej przyjaciółki. Była to druga osoba w moim życiu, która mówiła do mnie Halusia. Pierwszą jest moja mama. Mama mówi tak zwyczajnie, normalnie Halusia. Ania mówiła śmiesznie. Dla mnie ona jest. Oczywiście mam świadomość, jak wszyscy, że nie ma, ale jest. To jest takie szalenie typowe, że się mówi, że ktoś jest koleżeński, że jest człowiekiem. Ale to nie jest na wyrost. Ania rzeczywiście, przynajmniej w moim przypadku, okazała bardzo wiele serca, zwłaszcza w moim okresie takim trudnym. Zresztą nie ja tu jestem ważna, więc o tym nie będę mówić, nie jest ważne, dlaczego trudnym, ale
Ania jedyna była ze mną cały czas. Zresztą to było tak nie tak dawno. Co? To, że chodziłam w jej kożuchu? To, że było wiele jakichś takich momentów bardzo, bardzo dobrych, bliskich, szczęśliwych? Trudno mówić przykładami. Poza tym miała tą cechę dosyć rzadką chyba, nie mówienia źle o ludziach. Była po prostu życzliwa. Często wyobrażamy sobie, że życie popularnych artystów estrady usłane jest różami. A przecież to nieprawda. Żyją oni tymi samymi problemami, tymi samymi troskami, co ich wielbiciele. Wielką troską w życiu Anny Jantar było jej mieszkanie, potem dziecko. Pamiętam jej olbrzymią radość z tego, jak dostała mieszkanie w Warszawie. Byłem w tym mieszkaniu wtedy, kiedy jeszcze wszystko stało. Jak to się mówi, wszyscy siedzieli na walizkach. Pokoje były puste. Walizy złożone w jednym, w drugim pokoju. Jarek się z trudem dostawał do fortepianu. Mieliśmy tam jakąś przegrać piosenkę w tej chwili. Oczywiście też nie pamiętam, o jaką piosenkę szło. Pamiętam zresztą potem z kolei już to mieszkanie. Już urządzone, już takie, jakby się chciało. Chociaż oczywiście zawsze można jeszcze coś tam do tego mieszkania dodać. I to, że jej dom się jej powiększał, że miała dziecko, że cieszyła się zawsze. Słowo profesjonalizm tylko w sporcie wywołuje dwuznaczne przymrużenie oka. Poza tym jednak zawiera w sobie wartości, do których osiągnięcia dąży lub powinien dążyć każdy, kto uprawia jakikolwiek zawód, także artysta estrady. Oznacza ono nie tylko pełne opanowanie warsztatu, nie tylko nieustanne doskonalenie swojej wiedzy i możliwości, ale także umiejętność znalezienia się w każdej sytuacji z tym zawodem związanej. Z Anną nagrywałem prawdopodobnie ostatni program telewizyjny. Robiliśmy, jak zwykle zresztą w telewizji, szybko program na Dzień Budowlanych. Budowlani prosili po prostu o tych ludzi, których lubią, którzy są popularni wśród nich. No i między innymi padło nazwisko Anki. I kiedy do niej telefonowałem, powiedziała: słuchaj Mariusz, ja cię przepraszam, ale wiesz, mam przed sobą ten wyjazd do Stanów. No ale jakoś, ponieważ znamy się już bardzo wiele, wiele lat, udało mi się Anię namówić. Zresztą nie lubiła specjalnie plenerowych występów, jak chyba większość wykonawców. Akurat tak się składało, że jednak tutaj był to plener dość specyficzny. Była to wystawa sprzętu budowlanego i wobec tego musiała się poruszać w tych potężnych maszyn, dźwigów. Przyjechała oczywiście na plan, jak zwykle nie ona, ale my byliśmy spóźnieni. No i w pewnym momencie, realizując oczywiście fragmentami piosenkę, reżyser zażądał od Ani, żeby weszła po takiej sporej ilości schodów metalowych, wąskich, właściwie drabince metalowej, do kabiny takiego olbrzymiego dźwigu. No i Anka, która zresztą nigdy nie oponowała przeciwko różnym pomysłom, w pewnym momencie mówi do mnie: Mariusz, słuchaj, ja tam nie wejdę. Ja mówię: dlaczego? Nie, ja się nie boję wysokości, mówi. Tylko wiesz, ja mam tu wysoki obcas, jak noga mi się poślinie, złamie obcas i nie dokończę piosenki. No, oczywiście obcas nie połamała, pomogliśmy jej wejść. Zresztą tam panowie, którzy współpracowali z nami, ci opiekunowie tejże wystawy, oczywiście jeden z nich wszedł sam na górę, ja co pomagałem od dołu. No i jakoś tam wreszcie znalazła się w tej kabinie dźwigu, ale nie na tym się skończyły jej tortury, bo okazało się, że u góry był jakiś taki pomost. I bardzo ładnie nam się to wszystko kadrowało. Zresztą pogoda była fajna, słonecznie. I wpadliśmy właśnie na ten pomysł, przyznam się nawet sam, że to ja. I żeby Anka po tym pomoście nam przewędrowała od jego końca jednego do drugiego. No i tu już spotkaliśmy się z dość ostrym protestem. Anka powiedziała: nie dostanę zawrotu głowy, spadnę. Ale i tak weszła. Jak profesjonalista. Po prostu zrobiła to, czego od niej oczekiwaliśmy. Była więc profesjonalistką. A nie ma profesjonalizmu bez stałego rozwoju, bez pracy nad sobą, bez względu na trudności, które należy przy tym pokonać. Anka była typem wykonawcy, który miał nieprawdopodobną zdolność łączenia wszystkich elementów w nagraniu w taki sposób, że były szalenie przekonywujące. I myślę, że to było powodem, dlaczego posiadała
tak olbrzymią liczbę przebojów. Jest to rodzaj zdolności bardzo rzadki, dlatego że łączył się u niej z nieprawdopodobną łatwością śpiewania, nadawania pewnego osobistego tonu temu całemu materiałowi, który miała do przekazania przed mikrofonem. Chyba wypływa to z jakiejś zdolności charakteru. Była osobą szalenie żywą, którą, jak pamiętam, trudno było utrzymać w jednym miejscu przed mikrofonem w studio. Muzyka dawała jej rodzaj przeżycia, jakąś ogromną frajdę. Stymulowała ją do zachowania niemalże estradowego, równie dobrze w studio nagraniowym. Z chwilą, kiedy rozpocząłem współpracę z Anką, był to taki moment, w którym ona jak gdyby czuła się przesycona muzyką, nazwijmy sobie lekką, łatwą i przyjemną, o szerokim oddziaływaniu chciała, mając już pewien status w przemyśle rozrywkowym, jak gdyby swoim słuchaczom przekazać coś więcej. I takie były plany i zamierzenia. W pewnym momencie naszej współpracy powstawała piosenka Tylko mnie poproś do tańca. Była to piosenka zupełnie odmienna. Ona świadomie chciała śpiewać to w sposób bardzo sobie, bardzo dla siebie samej bliski, a jednocześnie przekazać ludziom pewne refleksje, które tam próbowaliśmy razem w tym tekście zawrzeć. Szkoda, że potem piosenka ta została w sumie przez krytykę odebrana jako pewnego rodzaju świętokradztwo, że piosenkarka pop śpiewa materiał tego typu i że w zasadzie jak gdyby do tego typu materiału nie miała prawa. Są to dla mnie rzeczy dziwne i trochę niewytłumaczalne i sądzę, że tutaj w tym miejscu na pewno działa się jakaś krzywda, dlatego że było to... ona była jedną z inicjatorek takiego pomysłu i chciała pokazać, że ktoś, kto jest gwiazdą muzyki rozrywkowej, gwiazdą pop, ma prawo także wyśpiewać to, co mu gdzieś tam głęboko leży na duszy. I zrobiła to zresztą doskonale. Nawiasem mówiąc, kiedy piosenka była już prawie gotowa, odsłuchaliśmy ją raz jeszcze i wtedy zdecydowała, że poprawi ten wokal. Zdawałoby się, że już nie ma tam czego poprawiać, a jednak znalazły tam się jeszcze jakieś dodatkowe nutki, które nadały tej piosence ostateczny jej przejmujący kształt. Z Anią Jantar współpracowaliśmy przy widowisku telewizyjnym pod tytułem Prawdziwy urok filmu dźwiękowego, który reżyserowałem. To było 2 lata temu i Ania Jantar grała tam jedną z głównych ról obok Weroniki Fischer, Ewy Mazikowej i Józefa Laufera. To była taka fabularna historia z muzyką przedwojenną. Były tam polskie, amerykańskie, niemieckie przeboje filmowe. I Ania śpiewała tam 2 piosenki. Nikt tylko ty i taki słynny przebój przedwojenny Sex Appeal to nasza broń kobieca. Muszę powiedzieć, że praca z Anią, która niezmiernie poważnie traktowała każdą pracę w telewizji, była świetna i warto byłoby, myślę, przypomnieć te jej piosenki, które tak odbiegają od tego wszystkiego, do czego nas przyzwyczaiła w swoich przebojach. Właśnie tam ona jakoś udowodniła, że jest jej talent szalenie wszechstronny, że potrafi robić różne rzeczy, bo nikt może się nie spodziewał, że ona może zaśpiewać także taką muzykę. Wiosną ubiegłego roku Ania nawiązała współpracę z popularnym lubelskim zespołem Budka Suflera. Do grona jej stałych współpracowników, kompozytorów, wszedł szef tego zespołu, Romuald Lipko. Pracowaliśmy z Anką niezbyt długo w rezultacie, bo zdołaliśmy nagrać z nią tylko 3 utwory. Nie bardzo fortunny był ten tytuł pierwszego utworu w zestawieniu z tym, co się stało. No, ja jestem w jakiejś szczególnej sytuacji i mam do niej szczególny sentyment i pamięć o niej, ponieważ był to pierwszy utwór, który ja napisałem dla kogoś spoza budki, po prostu dla innego zupełnie wykonawcy i stał się on dużym przebojem w Polsce. Anka go tak po prostu świetnie wyśpiewała, że chyba bardzo pomogła kompozycji. Praca z nią była znakomita, bo w momencie, kiedy wchodziła do studia, była tak przygotowana i tak wszystko miała opracowane, że rola kompozytora czy kierownika muzycznego nagrania ograniczała się w zasadzie do kontroli jakiejś takiej czysto technicznej przebiegu samej rejestracji wokalu,
a nie do jakichś ustaleń o interpretacji, o sposobie śpiewania. Ona po prostu zwyczajnie wiedziała, jak to robić. Nagraliśmy z nią, tak jak powiedziałem, 3 utwory i znaleźliśmy się znowu w takiej szczególnej sytuacji, bo w momencie, kiedy ten wypadek się stał, to my byliśmy w trakcie pracy nad zgraniem, jak się w tej chwili okazało, ostatniego utworu w jej życiu, zarejestrowanego, bo zarejestrowała wokal do tego utworu na 3 dni przed odlotem do Stanów Zjednoczonych, przed świętami jeszcze w roku ubiegłym. I my do tego wokalu, który zarejestrowaliśmy troszeczkę tak szybko i pochopnie po to, aby zdążyć zwyczajnie ją zarejestrować, dogrywaliśmy część podkładu już podczas jej nieobecności w kraju. No i okazało się, że jest to jej ostatni utwór. No i to też jest jakiś dowód na to, jak ona pracowała, bo nie mieliśmy żadnego problemu z dograniem całego prawie podkładu do już nagranego wokalu, który był od samego początku nagrany prawie na puste ścieżki, bardzo dobrze. Dziwne to uczucie zgrywać utwór dziewczyny, która już nie żyje, no ale tak było i cieszymy się, że jeszcze takie ślady mieliśmy na taśmie, że mogliśmy jeszcze coś więcej zrobić, dodać do tego całego ciągu nagranych przez nią za jej życia utworów, jeszcze ten jeden ostatni. Była szalenie dokładna w pracy od samego początku. Od momentu, kiedy otrzymywała utwór, gotową kompozycję jako propozycję ode mnie, aż do samego nagrania, miała pełną kontrolę nad tym, co się z tym utworem dzieje, jak on ma być zrobiony. Oczywiście nie ograniczało się do jakichś to tylko jej sugestii. Pozostawiała całkowicie mi sprawę aranżu, zostawiała mi całkowicie sprawę instrumentacji. Natomiast na przykład ćwiczyła wokal i przygotowywała się do nagrania, mając wcześniej troszeczkę podkład na kasecie. I nie dlatego, żeby sobie sprawę ułatwiać, bo to jest w końcu bardziej pracochłonne, prawda, zrobić odstęp od nagrania podkładu, a potem do rejestracji wokalu, ale po to, że chciała naprawdę być świetnie przygotowana, żeby w momencie, kiedy wejdzie do studio, nie było z nią najmniejszego kłopotu, żeby zwyczajnie nikt nie stracił pół godziny więcej pracy tylko przez to, że ona nie bardzo na przykład wie, jak ma zaśpiewać takie czy inne miejsce. Jak to ma być. Ja się niejednokrotnie radziłem jej, czy powiedzmy taki charakter instrumentacji, taki charakter podkładu bardziej będzie dla niej odpowiedni, czy inny. I ona zawsze miała zdanie, to znaczy wypowiadała, nie pozostawiała, a zrób to, zobaczymy. Zwyczajnie zawsze wiedziała, jakby to chciała widzieć i miała coś do powiedzenia na temat tego, co się dzieje w nagraniu. To ważne, bo wielu wokalistów zapominał o tym, przychodzą na gotowe, czekają właściwie na puszczenie taśmy, na rejestrację swoich śladów. Repertuar Ani opierał się w zasadzie na oryginalnej, polskiej, dla niej pisanej twórczości. Często chciała śpiewać o rzeczach bardzo namacalnych, bardzo codziennych. Moment, kiedy powstawały rzeczy typu Baju Baj, proszę pana, który jest jakąś odpowiedzią, no, nazwijmy sobie, na inne, nowe, zaskakujące na standardy moralne w społeczeństwie, czy jakby wspomnienie jakiegoś dziwnego miasta z dzieciństwa, gdzie jest jakaś kamienica, w której mieszkali sąsiedzi, którzy nie wiadomo, gdzie się dzisiaj po świecie podzieli. Mówię tutaj o piosence, gdzie są dzisiaj tamci ludzie. To wszystko było pewnym zamierzeniem. W zasadzie nie została do dzisiaj nagrana jeszcze jedna piosenka, która była polską wersją przeboju grupy Bee Gees, How Deep Is Your Love, która mówiła też o czymś takim, była innym spojrzeniem na tęsknoty, które mogą mieć ludzie, a raczej panie pracujące w biurze. Próbowała zrealizować według jakiegoś takiego bliższego sobie pomysłu program telewizyjny, który nie doszedł do skutku. Chciała tam zawrzeć pewne prawdy o wykonawcy muzyki rozrywkowej, żeby to nie był program sztampowy, żeby tam nie było tysiąca strojów, które się człowiek przebiera, wielkich schodów, baletów i tak dalej. Miał to być program filmowany kamerą, który pokazywałby po prostu życie na trasie. Miał być czymś bardzo bliskim. Rozmawialiśmy za nią w dalszych planach i ona miała poważne ambicje, aby rozwijać się, iść jakoś naprzód dalej. Oczywiście rzeczą piosenkarki jest po prostu śpiewać piosenki, ale ona myślała też o jakichś innych formach, może w filmie, może właśnie jakieś, chciała przygotować większe widowisko estradowe, specjalnie napisaną muzyką, jakoś specjalnie dobranym repertuarem. Mi się wydaje, że
że cała tragedia jej nagłej śmierci właśnie polega na tym, że wszystko to zostało przerwane, że osoba niesłychanie utalentowana, piosenkarka, która zarówno wokalnie, jak i w ogóle jej gusty również się zmieniały, była po prostu na takiej drodze rozwoju, po prostu wstępowała właściwie dopiero w to wszystko najlepsze, co mogłaby zrobić, to zostało właśnie brutalnie przerwane tą katastrofą i możemy o niej mówić tylko w takich kategoriach, że właściwie to, co zrobiła, to był, jak ja tak sądzę, znając jej ambicje i jej zamiary, że był to po prostu zaledwie początek jej drogi i żebyśmy i pamiętali o tym, że wielu rzeczy po prostu nie zdążyła zrobić. Wśród setek wieńców i wiązanek, jakie znalazły się na Ani grobie, jakże wiele jest dowodów pamięci od anonimowych słuchaczy. Najwspanialszy chyba wieniec przygotowały Ani Jantar na ostatnią drogę warszawskiej kwiaciarki z ulicy Polnej. Na jednej z szarf napis: tej, która ukochała pieśń.